Dzień dobry, zobaczcie co dzisiaj przygotowujemy. Kombajna w końcu. I co? Założyliśmy teraz akumulatory. Trzeba będzie dokręcić. Zaraz pójdziemy przepompować sprzęta. No i co? I będziemy palić maszynę. Zobaczymy jak po zimie odpali. No przepalany był tam wiadomo w zimę. Maszyna musiała być przepalona. Dobra, tu mam kluczyki. Będzie 11. Nie zdycha. To będzie 12. 12. To jest 12. To jest 12 i tak. Kombajn był tylko odmuchany przez na zimę, nie był myty. Teraz go opukamy ładnie. Na sezon. Nasmarujemy, wszystko po kolei zrobimy i zobaczymy jak to będzie. Będziemy musieli wyjąć sita z kombajnu, zobaczyć w jakim są stanie, co tam się u nich dzieje, żeby to było jak należy, nie? O, kręcimy. No to już obrypana śrubka, ale powinno się trzymać. Próbujemy dziewiątką zakręcić. Spróbujemy tam dziewiątką zaraz dokręcić i już. Blacha siadła. Kręcimy, gdzie 13. 13, tu blacha siadła ładnie tych deseczkach. Jeszcze tam przekręcę ją, żeby było jak należy i będzie cacy. Kręcimy drugi. I idzie robota. W końcu to jest to, co uwielbiam najbardziej. Moje marzenie od dziecka. Taki bizonik. Siostra jak mi opowiadała kiedyś, miałem może roczek, dwa, Pan Boguś kosił u nas zboże. Tam jeszcze było tych pól wtedy. To było z 20 lat temu. To wtedy mówiła mi siostra, że potrafiłem 3-4 godziny przesiedzieć. 3-4 godziny przesiedzieć i oglądać jak bizon kości niebieski. I od dziecka zapaleniec. Dobra, idziemy do góry przepompować teraz sprzęta. Przepompujemy. Hyc. Bizonik. Co tu mamy? Ja se poświecę i żebyście wy też widzieli. O, jest ta pompka. Jest pompunia, u nas problemu nie ma z zapowietrzaniem. Adrian mi pisał, mówił, że tak na filmach u siebie, że zapowietrza mu się ta pompka zasilająca do wymiany. 100 litrów lane ropy zostało. O, bucz, czyli jest dobrze. Czyli jest dobrze. Filtry wszystkie, wszystko jest ok. I co tu mamy? Tu te paski. Ten nie. Ten jest pasek zdrowy tutaj. Ale te paski do wymiany na alternator. Niestety będzie z nimi trochę roboty. Ale niestety trzeba wymienić już. Nie ten czas. Zobaczymy jak w chłodnicy. Jak tu w chłodnicy sytuacja wygląda. Woda jest elegancko. Także jest dobrze. Woda jest elegancko. Także jest dobrze. Już woda, płyn. Woda nie może być. Jak była woda, to by był problem i by zamarzł.
Czy to Peter przyszedł do nas? Uciekaj. Pokaż się, przyszedł Piotruś. Elo. Co żeś kudy pani nic pisał? No przecież ci pisałem, że robię. A to dopiero wtedy przyszedłeś? No, jak ci napisałem. To ile ja robię? Pół godziny? Wziąłem jeszcze kamerkę. Wynagram odpalenie pierwsze, przepalenie po zimie. No ja nie mogę tego przeominąć, kurde. No ja wiem, to samo co ja. To samo co ja. No, dobra, przepompowany. Opa, idziemy do kabiny zajrzeć, co tu się dzieje. Pajęczyno zakurzyło się. Co? Dawno nas tu nie było. Tak. Kurwa ty. Od razu przypomina się zeszły sen. A jak? Co? Jest? Chyba, że... Co? Chyba, że masa nie włączona. A, no tak, trzeba tam stryknąć, no na tym. Hebelik, tak zwany. Hebel przestrzel. O, bizonik! I co, mówiłeś Bogusiowi o te klepiska? I co? No będziemy robić. Będziemy wyjmować i patrzeć, nie? Trochę do bokuje, to mam wolne, bo samochód oddaję, to mogę robić cały dzień. No i teraz nie wiem, co będziemy robić, nie? Ja jutro raczej nie będziemy robić, dopiero w przyszłym tygodniu. Zakurzony, będzie trzeba go przewiać. Co nie, Peter? Nie był myty na jesień, tylko odkurzony. Co tam masz? A ja patrzę sobie tu na odkładnię. A co się pokaże, że jest napięcie? Ach. Bo będzie to odbił. Będzie. O, proszę. Masę żeś włączył dobrze? Czemu? Nie ma? Nie. No to nie wiem. Spróbuję przytrzymać może. No idź. Poczekaj, zwiążę tu drzwi. Bo kiedy? Czekaj, zwiążę drzwi, żeby mi tu nie latały. To nie wiem, może. No klikaj. Jest. Ale trzymałeś czy puściłeś? To puść, kliknij mocno. No jest dobrze. Elegancka. Nie, musiałem przekręcić stacyjkę, bo była przekręcona. Bo się światło świeciło. Dobra. Czyli trzeba. No ja wcisnąłem go. Ja już bym palił go, ale. Nie trzeba otworzyć ten. Co, drugą? Nie, gdzie masz ten podajnik osobowy, na ogniwku się trzyma? Ten drugi. Tu masz jedną ogniwkę. Pokaż. Puść. Ale on tak się ma trzymać. Tak? Chociaż nie, łańcuch no nie łańcuch, tak no właśnie, nie powiem, bo on by się rozsypał. Dziwne. Może... A nie, czekaj. On nie, tak powinien być, bo on tak zabezpieczony jest. Tak? Mm. No to dziwne. No dziwne. Bo teoretycznie mogłoby wypaść przy obrotach. Zabezpieczenia nie ma. No właśnie, o to chodzi, że zabezpieczenie powinno być chyba. Tu jest chyba okej. No trzeba, powie się panu Bogusiu. Ja to bym już odpalił. Trzeba wyjechać, zobacz co jest ten. Ziemia, ziemię trzeba będzie wydmuchać, wyczyścić go całego. Chodź, coś ci pokażę. Co? No i odpaliliśmy. Za pierwszym strzałem. Akumulatory świeżo wstawione. Dobra, damy mu. Damy mu 800 obrotów. Niech się zagrzeje po zimie. I co? Jak sytuacja? Zostaw. Na wolnych obrotach to takie ma bicie. Ale nie chodzi o bicie, tylko słyszysz? Na to się nie przejmuj, to jest wariator przecież. Posuń się.
właśnie o tym mówiłem. Chodzi maszyna. Ale odpaliła za strzałem, nie? A to nie ma do znaczenia nic, bo to silnik w gruzie chodzi, nie? Dobra. Palimy byka. Dobra. Co? Co? Czekaj. W którą stronę? Dobra. Bruno się podnosiło do góry. Jest git? Dobra. Cofamy. Smarownicę weź. Pompka do paliwa. Chodź, zgarniemy te rzeczy. Co? Nie rozumiem. W końcu, wyjeżdżamy. Można już kręcić chyba, nie? Jak tam jest? Dobrze? Nie, spokojnie, ale tam czy jest na dupie dobrze? Dobra. Jest dobrze tam? A jak tam rozrzutnik? Jeszcze?
Jak tam ten rozrzutnik? Dobra, w sumie to... Gituwa? Kurde, złamałeś, myślałem, że cię... Myślałem, że ciężej wyjechać. Jest git! Dobra, gasimy i patrzymy. No, bo ja żem cofnął go trochę i się nie złamie się tak na raz. Nie wiedzie się. Jeszcze o ten rozrzutnik trzeba. Tak. A ten rozrzutnik się przestawi kiedy indziej. No, ale trzeba uważać, bo na wjechać, nie wyjechać wyjechałem, ale już wjechać nie potrafię. I będę pisać w komentarze. Nie no. Nie no. Boję się, bo nie wyczułem jeszcze tu z podwórka. Dobrze ci wyszło wyjeżdżanie, to już... Nie, to dobrze. Można. Dobra, i spokojnie, śmiało. Jeszcze jest luka taka, że... Śmiało. Już przeszedł, już minął rozrzutnik, to już wjedzie. Jeszcze? Dobra, trzeba cofnąć. Zamknięte. Wiem. Dlatego zamykałem wcześniej. Kończymy na dzisiaj, nie? Żegnamy się. Do następnego. Sezon rozpoczęty na Gbizony. Żniwa, zielone żniwa. Ma to coś. Silnik zrobiliśmy. No to tym akcentem kończymy. Do następnego.